Dzień dobry, witamy Państwa w nowym tygodniu i parafrazując słowa piosenki Elektrycznych Gitar, kiedy to dzieci wesoło wybiegły, to teraz mogę Państwu powiedzieć, że dzieci wesoło przybiegły do szkoły i są już po pierwszej lekcji, rozpoczynają drugą, zakończył się bowiem etap zdalnego nauczenia. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie młodzież przed drugim liceum ogólnokształcącym w Opolu. Po tej przerwie grudniowo-styczniowej wreszcie mogą ponownie zasiąść w szkolnych ławkach. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy przecież dzieci i młodzież musiały zdalnie nauczać się wraz ze swoimi pedagogami, bowiem ta pierwsza właśnie nauka zdalna rozpoczęła się w roku szkolnym 2019-2020 w marcu. Teraz mamy nadzieję, że to już ostatni raz, kiedy dzieci musiały skorzystać z tego rodzaju edukacji. A dotyczy to, jeśli chodzi o Opole, ponad 4,5 tysiąca dzieci, około 4,5 tysiąca dzieci w szkołach podstawowych, czyli klasach 5-8 i ponad 9 tysięcy młodzieży właśnie takich jak ta korzystająca ze szkoły licealnej numer 2 w Opolu, czyli prawie 14 tysięcy dzieci i młodzieży do szkoły wraca. Jedna istotna zmiana, o której mówimy, to to, że teraz dziecko, u którego zostanie stwierdzony test pozytywny na COVID, będzie poddane izolacji, a nie cała klasa, więc to jest ta różnica, która powodowała, że wtedy wszystkie klasy znajdowały się na kwarantannie. Teraz to nie będzie obowiązywać. Mamy nadzieję, że też już uczniowie nie będą do końca roku szkolnego i później w następnych szkolnych latach musieli korzystać z tego rodzaju edukacji. Mogą ją sobie nawiązywać dodatkowo, jako zajęcia dodatkowe, no a zwłaszcza studenci także, którzy przecież korzystają również z nauki online. Ale dziś cieszymy się z tego, że opolska młodzież powróciła do swoich szkół w pełni.